Krótko i na temat. Nie samymi podzielnikami, oszustwami przy rozliczaniu kosztów ogrzewania żyje wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa. Otóż okazuje się, że jeśli dokonano oszustw przy rozliczeniu kosztów ogrzewania, najprawdopodobniej także jesteście oszukiwani na wszystkich innych kosztach. Na wodzie i ściekach, remontach, dotacjach, ubezpieczeniach, słowem na wszystkich kosztach. A może wasi milusińscy z zarządu wspólnoty, którzy jak mróweczki ciężko pracują, nie płacą nawet tak jak wy, bo tak się dogadali z zarządcą. Także, szanowni państwo, jedyny sposób to jest dotarcie do dokumentów źródłowych, do wyciągów bankowych. Jeżeli one są ukrywane, to można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że oszustwo przy rozliczeniu kosztów ogrzewania to jedno z wielu oszustw, włącznie z podatkowymi, VAT, a za to się idzie siedzieć.